No dobrze, myślę, że możemy powoli zaczynać. Także niektórych po raz trzeci, innych po raz pierwszy. Witam, dzień dobry. Jest nam bardzo miło powitać Państwa na webinarium poświęconym technologii Cognitive Automation. Ja się nazywam Paweł Janas i pracuję w IBM-ie. Pracuję w IBM jako Digital Sales Specialist odpowiedzialny za obszar Data and AI, ale tak naprawdę to nie ja dzisiaj jestem najważniejszym speakerem, bo mamy fantastycznych współgospodarzy naszego wydarzenia z firmy Tuatera, partnera biznesowego IBM, i to oni będą prelegentami, to tak naprawdę oni wyposażą Państwa w wiedzę, która zdecydowanie w dzisiejszych czasach i na naszym rynku jest ważna, użyteczna i pomocna. Zatem z prowadzącymi i głównymi osobami, prelegentami spotkania będą Sebastian Śnieciński, w zasadzie to są, bo już są z nami, Product Manager Action Bots, Marcin Kluczyk, Business Development Manager z firmy Tuatera, i jest również z nami Tomasz Rzeźniczak, twórca For Semantics, spółki z grupy Tuatera. Natomiast jeszcze zanim zaczniemy i oddam głos naszym speakerom, dosłownie dwie, trzy informacje techniczne. Pierwsza, jak już Państwo zapewne słyszeli, webinar jest nagrywany, co oznacza, że część szkoleniowa będzie dostępna dla Państwa na stronach internetowych firmy Tuatera. Dostaną Państwo na pewno maila z powiadomieniem, że nagranie jest już dostępne. Oczywiście, jeżeli chcą Państwo robić notatki, to nic nie stoi na przeszkodzie. Zajmie to pewnie kilka dni, natomiast możecie być Państwo spokojni, że taki e-mail do Was przyjdzie. Również w trakcie webinarium możecie Państwo dodawać pytania albo na czacie, który powinien być po Waszej prawej stronie. Ewentualnie można sobie rozwinąć, ewentualnie możecie Państwo pozmieniać widok. Natomiast pod koniec będzie również możliwość zadawania pytań używając strun głosowych, także jak Państwo czujecie się na siłach. Także z mojej strony to tyle i zapraszam do obejrzenia i wysłuchania prezentacji na temat Cognitive Automation. Dzień dobry. Tak jak Paweł przedstawił, ja nazywam się Marcin Kluczyk. W zespole Tuatera odpowiadam za business development. I tutaj chciałbym, mamy przygotowane kilka takich slajdów, można powiedzieć, rozbiegowych, wprowadzających w tematykę. A następnie pokażemy sobie wybrane przez nas use case'y, które zaprezentują jakby w realny sposób działania tego, co chcielibyśmy omówić w teorii. Więc jakby nasz plan spotkania na dzisiejszy webinar to jest bardziej szczegółowo przedstawić cel szkolenia, ponieważ dla wielu osób pojęcie jakby cognitive może być nowym pojęciem. O nas troszeczkę jako o firmie, czym się zajmujemy i jakie mamy główne filary jakby działania. Troszeczkę o technologii, której używamy i którą też tworzymy właśnie w ramach rozwiązań naszych produktów i przedstawimy wybrane use case'y. Akurat tutaj w przypadku wybraliśmy sektor taki energetyczny, ale można do tego sektora się nie przywiązywać, gdyż można powiedzieć, że on będzie obowiązywał wszędzie. I teraz jakby przechodząc do, czym jest w ogóle kognitywna automatyzacja, jako w ogóle takie pojęcie kognitywne. Można powiedzieć, że kognitywna automatyzacja to takie stwierdzenie, że jest to technologia, która imituje zachowanie człowieka, wykorzystując część umiejętności typowych dla ludzkiej percepcji. O co chodzi? Nie ma rozwiązania jakby jednego, które jest produktem cognitive, natomiast wiele różnych technologii czy wiele różnych produktów połączonych razem potrafi doprowadzić do automatyzacji procesu nie w takim prostym kontekście, że jeżeli na przykład mam jakąś wartość, to mogę w procesie przesunąć się gdzieś dalej, tylko bardziej patrzenie na taki szeroki kontekst procesu, czyli
cała zawartość kontekstowa, wykorzystując oczywiście elementy, które my już znamy i które słyszymy na rynku, w postaci podejmowania decyzji na bazie tak zwanej sztucznej inteligencji, czyli na bazie jakichś wyuczonych, nauczonych schematów w zakresie zmienności podawanych danych. Czyli można powiedzieć tak, kognitywna automatyzacja prowadzi do tego, by jak najbardziej zautomatyzować procesy biznesowe, wykorzystując różne technologie. Mogę złączyć 3-4 produkty, które na przykład jeden jest dobry w zakresie procesów biznesowych, drugi na przykład jest dobry w rozpoznawaniu kontekstu treści, bo używa na przykład interpretacji naturalnego języka, i połączenie tych dwóch produktów może prowadzić do zaimplementowania rozwiązania, które będzie cechowało się bardzo wysoką automatyzacją. I teraz kognitywne technologie, czyli te technologie jakby poznawcze, prowadząc do automatyzacji procesów, wiadomo, że budujemy po to takie rozwiązania, żeby one przynosiły konkretne korzyści biznesowe. I tutaj można wymienić 4 takie główne, można powiedzieć, punkty, które wdrożenie takiego rozwiązania, czy implementacja takiego rozwiązania powinna przynieść konkretne korzyści w naszej organizacji. No przede wszystkim to jest większa wydajność, czyli jesteśmy w stanie realizować znacznie większą liczbę procesów niż w sposób taki ręczny lub semi czy półautomatyczny. Oszczędzony czas pracowników, który może zostać poświęcony na inne działania jakby w organizacji, to jest drugi punkt, dlatego że mamy wsparcie w automatyzacji. Zmniejszony koszt i czas obsługi spraw biznesowych, to wynika bezpośrednio z tego, jak szybko technologia może podejmować za nas decyzje i przetwarzać procesy biznesowe. I co jest czasami również podkreślane, że wykorzystanie tej technologii redukuje lub eliminuje błędy, które wynikają jakby z ludzkiej natury. Czyli możemy tutaj doprowadzić do sytuacji, że błędogenność danego rozwiązania w zakresie podejmowania decyzji przez człowieka jest minimalizowana dzięki wsparciu technologii kognitywnej. Tak? Technologia kognitywna nie zawsze musi zastępować w pełni jakby decyzyjność człowieka, ale swoją poznawczością może prowadzić do tego, że stanowi doskonałe wsparcie i uzupełnienie działań ludzkich. Kolejną rzeczą, którą chciałbym tutaj powiedzieć, to czym jako Tuatara, jako firma działająca już na rynku ponad 8 lat, wyróżniamy się i czym jakby zajmujemy się. Przede wszystkim Tuatara to firma, która łączy konsulting i technologię, prowadząc do implementacji rozwiązań u klientów końcowych, określając je mianem end-to-end. Czyli począwszy od zebrania wymagań, analizy wymagań biznesowych, dobrania odpowiedniego rozwiązania, zaprojektowania rozwiązania, wdrożenia rozwiązania, utrzymania oraz jego potem rozwoju. To stanowi jakby obszar naszej głównej jakby działalności i głównego jakby miejsca naszych zainteresowań. I tutaj możemy powiedzieć, że mamy takie 4 główne filary. Oczywiście jakby staramy się tu profilować w kontekście tego tematu tego webinaru, czyli tego, co jest potrzebne do kognitywnego przetwarzania. Czyli po pierwsze jest to zaawansowana analityka, w tym przetwarzanie big data i analityka real time, bo wiadomo, że jeżeli mówimy o elementach związanych z sztuczną inteligencją, uczeniem modeli, potrzebujemy mieć dostęp do takich danych. Automatyzacja procesów biznesowych, czyli business automation, to jest to, gdzie faktycznie dzieje się implementacja procesów biznesowych, implementowanie przepływów, skorelowanie ich właśnie z elementami przetwarzania w kontekście sztucznej inteligencji. Finałem użycia jakby A i B jest ten filar jakby C, który my nazywamy cognitive technology. Tak jak powiedziałem, jest to możliwość połączenia wielu rozwiązań, kilku technologii, zarówno
firm trzecich, jak i naszych własnych produktów do wytworzenia rozwiązania automatyzującego procesy biznesowe oraz transformacje cyfrowe, bo mimo że jakby widzimy na rynku, że ten trend jakby jest bardzo silny, mocny, że wiele jakby organizacji przechodzi taką transformację cyfrową, ale nie ukrywajmy, że wiele organizacji jeszcze mierzy się z trudnościami właśnie takiego przejścia, więc tu Atara jakby świadczy również usługi, czy wspiera klientów w przejściu takiej transformacji z obsługi, bym powiedział, kanałów takich tradycyjnych, postępowania tradycyjnego, w świat kanałów cyfrowych. I to są główne takie nasze cztery filary w kontekście naszych tych kognitywnych rozwiązań. I teraz przechodząc już jakby do tego, czym troszeczkę dysponujemy, jeżeli chodzi o technologię. Tutaj Paweł na początku powiedział, że jest z nami również Tomek Rzeźniczak, który jest odpowiedzialny za działania spółki córki, czyli firmy For Semantics, która to posiada, opracowała i posiada własny produkt pod nazwą SenseID i on się wpisuje bardzo dobrze w rozwiązania kognitywne. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w ramach tej technologii potrafimy rozpoznawać informację, która jest zapisana w sposób tradycyjny, w kontekście tak jakby dokumenty cyfrowe, czyli ale w postaci dokumentów, interpretować z użyciem naturalnego języka, czyli rozumieć jakby ich kontekst, a następnie z tego kontekstu wyłapywać odpowiednie dane i podejmować odpowiednie decyzje. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że o ile prosto z dokumentu jest na przykład wyłowić numer umowy, o tyle na przykład z dokumentu o postaci umowy jako treści może być ciężko wyłowić na przykład przedmiot tej umowy, bo on może być gdzieś zapisany w treści. Rozwiązanie właśnie SenseID For Semantics umożliwia nam przeprowadzanie takiej interpretacji dokumentu i takie wyławianie informacji i takie podejmowanie decyzji, która wpisuje się właśnie w automatyzację potem przetwarzania procesowego. Ten produkt również umożliwia implementację takich rozwiązań jak anonimizacja danych, zgodność z prawami jakby RODO, czyli to wszystko, co czasami jest potrzebne w zakresie już potem przetwarzania ciągłej tej informacji rozproszonej w czasie. Dodatkowo rozwiązanie SenseID umożliwia osadzanie na stronach czy w kanałach cyfrowych tak zwanych kognitywnych pomocników. Co to oznacza? Kognitywny pomocnik jest w stanie od razu zweryfikować poprawność danego dokumentu w momencie, kiedy na przykład dołączam go do wniosku i chcę zweryfikować, czy załączony przeze mnie dokument od razu zawiera te informacje, o które mi chodziło. Wiele takich scenariuszy, z którymi mamy do czynienia jakby na rynku, działa troszkę inaczej, a mianowicie najpierw wypełniam informacje, dodaję jakieś załączniki na przykład do formularza, następnie sprawa tworzona jest gdzieś w organizacji w tak zwanym back office i dopiero tam następuje weryfikacja poprawności załączonej informacji. Kognitywni pomocnicy mogą to robić już od razu w momencie, kiedy nasz na przykład potencjalny klient, petent, beneficjent załącza już od razu jakieś informacje i wtedy możemy od razu weryfikować, czy jest to poprawne. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, warto zapamiętać, że dysponujemy produktem SenseID do przetwarzania dokumentów z użyciem naturalnego języka jako takiego elementu procesowania. Oczywiście kolejnym aspektem jest to, że w naszych rozwiązaniach, tak jak powiedzieliśmy, nie ma produktu jako Cognitive, tylko jest złożenie technologii. Używamy też rozwiązań naszego partnera, który jest tutaj reprezentowany właśnie przez Pawła, a mianowicie firmę IBM, która dostarcza rozwiązań i fokusuje się i prowadzi naprawdę duży rozwój w kontekście elementów związanych ze sztuczną inteligencją.
czyli tych wszystkich aspektów, które pozwalają nauczyć zachowanie danego systemu, czy to w zakresie rozpoznawania informacji, czy to na przykład w zakresie podejmowania decyzji biznesowej, a następnie na bazie jakiejś próbki uczącej zaimplementować to rozwiązanie, a następnie doprowadzić również do tego, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem samouczącym się. O ile mówimy o automatyzacji procesów i to się teraz jakby dzieje na dużą właśnie skalę w kontekście kognitywnego, poznawczego przetwarzania, o tyle jakby wizja tego rozwiązania płynie w tą stronę, że za chwilę będziemy mówili o hiperautomatyzacji. Czyli na razie mamy jakieś wybrane elementy, które jesteśmy w stanie na bazie na przykład sztucznej inteligencji automatyzować, czy to kontekst, czy to rozpoznanie dokumentu, czy to podjęcie jakiejś decyzji, ale generalnie zmierzamy ku temu, że elementy związane z sztuczną inteligencją pozwolą w większości przypadków praktycznie zautomatyzować większość procesów biznesowych, również w zakresie podejmowania jakby decyzji. I to jakby w tą stronę idziemy. I tutaj dla nas, jako dla partnera, wsparciem jest właśnie firma IBM, gdzie w rozwiązaniach kognitywnych jesteśmy w stanie też wykorzystywać wybrane produkty firmy IBM. Ostatnim takim elementem, o którym tu chcieliśmy powiedzieć, a który będzie też pokazywany jako element tych naszych use case'ów, jest asystent klienta. My, u nas nasz produkt, to jest produkt własny, jakby firmy Tuatara, nazywamy go Action Botem. Prawdopodobnie większość z Państwa jest zaznajomionych lub poznała jakby możliwości botów, które pojawiają się na stronach jako tacy asystenci, pomocnicy. Większość tych asystentów, pomocników na dzień dzisiejszy jakby działa w taki sposób, że jest zaprogramowana na jakiś schemat odpowiedzi. To znaczy mam jakąś ustawioną ścieżkę możliwych wariantów zapytań, odpowiedzi. I mam wrażenie jakby na stronie, że okej, zadając jakieś pytanie czy potrzebując jakiejś pomocy, otrzymuję ją bezpośrednio na ekranie, tylko że jakby ta ścieżka przepływu została w jakiś sposób przewidziana. Natomiast nasz Action Bot wyróżnia się tym, że nie do końca jakby musi być zaprogramowana ścieżka, natomiast on ze względu właśnie na elementy sztucznej inteligencji potrafi zachowywać się jakby kontekstowo. Czyli po pierwsze na przykład może pomagać w nawigacji na stronie, bo rozumie kontekst strony, na jakiej został osadzony. Czyli wyobraźmy sobie taki scenariusz, że mogę go sobie wrzucić na jakąś na przykład naszą stronę webową. Niewiele muszę jakby zrobić technicznych działań, by nasz Action Bot mógł nawigować i odpowiadać użytkownikowi na pytania na przykład związane z miejscem położenia na stronie, gdzie pytam o jakąś informację, on mnie tam do tej informacji odsyła, kieruje, rozumie jakby kontekst strony. Może też na przykład doradzać w zakresie produktów, które wystawiam w jakiś sposób. I tutaj na przykład takim dobrym przykładem są wszystkie takie elementy e-commerce'owe. Jeżeli mam na przykład jakiś sklep internetowy, mam wystawioną mnogość produktów, wiadomo, że opracowanie takich ścieżek nawigacyjnych byłoby kłopotliwe. Natomiast jeżeli rozumiem kontekst tego, co pisze do mnie w naturalnym języku potencjalny klient i mam dostęp do tych produktów, potrafię interpretować te informacje i potrafię jakby podpowiadać w kontekście pytania użytkownika najbardziej trafne odpowiedzi. Mogę automatyzować też procesy sprzedażowe, jeżeli chodzi na przykład właśnie o takie wykorzystanie od strony tutaj e-commerce'a. Mogę też automatyzować procesy operacyjne, czyli niekoniecznie ten mój asystent musi być wystawiony do jakiegoś kanału na przykład sprzedażowego, ale mogę też go doskonale wykorzystywać w kontekście jakby mojej pracy back-office'owej wewnątrz organizacji. Jednym z takich elementów jest też automatyczne wypełnianie na przykład formularzy i to zostanie zaprezentowane na naszym use case'ie, gdzie taki asystent na bazie dostępu do informacji, czy to naszych wewnętrznych w organizacji, czy wyławiając jakieś informacje właśnie z dokumentu, gdzie współpracuje z tym kognitywnym asystentem od strony SenseID,
potrafi wyłowić informacje i za nas uzupełnić coś na formularzu, żebyśmy tego nie, na przykład nie wypełniali podwójnie, że raz gdzieś wypełniłem informację, teraz muszę ją przeklepać, co wiadomo, że jest jakby ciężkie. I możliwość połączenia z konsultantem, no to taki typowy już przykład działania w chwili, kiedy jednak potrzebuję takiego face to face czy tam głosowego wsparcia bezpośrednio z osobą, mogę się połączyć jakby z konsultantem. Więc to są jakby takie elementy, które wymieniliśmy tu w ramach naszego produktu ActionBot, które mogą zaadresować różne potrzeby biznesowe. I tutaj właśnie jest na kolejnym jakby elemencie, na kolejnym jakby slajdzie pokazana jakby taka kognitywna automatyzacja, troszkę już na ekranach, pozwalająca interpretować właśnie informację zawartą na dokumencie i od razu jakby na szkle użytkownikowi pokazywać, czy ten dokument zawiera poprawne informacje, czy jednak będzie trzeba coś skorygować, czy jest to jakby zgodne z formularzem i oczekiwaniami formularza, który występuje na stronie. Więc dzięki takim automatyzacji wszędzie tam, gdzie potrzebuję podrzucić jakieś załączniki, mogę uzyskać takie korzyści jak oszczędność czasu poświęcanego na przetwarzanie zadania. No, czasami chyba wszyscy mamy z tym do czynienia, że jak jest jakiś obszerny formularz na stronie, który trzeba przewijać, uzupełniać informacje, no to to jakby nie sprzyja szybkości jakby załatwiania powiedzmy danej sprawy, mówiąc tak w cudzysłowie. Mogę też automatyzować tą analizę czy wykonywać tą analitykę dokumentów, właśnie to, co powiedziałem, od razu, zanim jeszcze uruchomi się sprawa, już na ekranie, czy w tych dokumentach są poprawnie zawarte informacje, które potem wpłyną na szybkość i automatyzację tego procesu biznesowego pod spodem. Sprzyja to do szybkiemu rozpatrywaniu spraw. No i oczywiście redukcja błędów ludzkich, tak? Czyli to wszystko, te elementy pozwalają nam doprowadzić do automatyzacji procesu biznesowego w kontekście pojęcia kognitywnego, czyli takiego poznawczego. Oprogramowanie jest w stanie się nauczyć pewnych zachowań na bazie danej próbki, wykorzystać naturalny język do interpretacji informacji, wykorzystać elementy sztucznej inteligencji po to, żeby zautomatyzować proces. Teraz ja oddam głos już Sebastianowi, żeby pokazał wybrane use case'y, które pokażą, jak nasza technologia potrafi realizować pewne zadania automatyczne. Dzień dobry, ja nazywam się Sebastian Śnieciński i będę miał się przyjemność zaprezentowania kilku przykładów zastosowania naszych technologii. W Tuatara odpowiadam za rozwój ActionBota. Pierwszym przykładem będzie takie demo pokazujące nam proces wypełniania wniosku o przyłącze. Wniosek jest wypełniany przez nowego klienta, a nasze rozwiązanie ma za zadanie pomoc w nawigacji tego klienta. Potrafimy etap po etapie zaprezentować mu pewne informacje, dawać mu pola wyboru, które pomogą mu sprawnie ten proces rozpocząć. To będzie też istotne dlatego, żeby informacje, które będą później wypełniane we wniosku, były jak najbardziej pełne. Tutaj podpowiadamy pewne rzeczy klientowi, on sobie swobodnie może dokonywać wyborów. Kolejnym ważnym elementem będzie taka funkcjonalność, która pozwoli nam na zaczytywanie informacji z zewnętrznych systemów. Nasz użytkownik podał numer NIP, dzięki któremu mogliśmy zaczytać sporą część danych do wniosku, co przekłada się na szybkość jego wypełniania, łatwość. Użytkownik może sobie przejrzeć te wszystkie elementy, które są zaczytane, dokonać korekty lub uzupełnić poszczególne inne elementy, które są istotne dla całego wniosku. Tutaj w formularzu najczęściej takim trudnym elementem są wszystkie elementy, parametry związane z technicznymi aspektami usługi.
nasz wirtualny konsultant jest w stanie rzeczywistym dostarczyć informacje, pomóc klientowi, czytając kontekst i miejsce, które jest w stronie, przekazać mu to w sposób jasny, czytelny, w taki sposób, aby mógł ten wniosek sobie swobodnie wypełnić, bez konieczności jakichś dodatkowych kontaktów i wyszukiwania dodatkowych informacji w sieci. Tutaj na przykład pokazujemy już konkretny wzór, dzięki któremu zastosowany użytkownik jest w stanie wyliczyć sobie szacowane zużycie energii. W kolejnym kroku zaprezentujemy połączenie właśnie technologii. Dzięki Sense ID jesteśmy w stanie sprawdzić poprawność załadowanego dokumentu. Tutaj użytkownik załadował dokument, który jest niezgodny z oczekiwaniami. Sense ID sprawdziło jego strukturę, sprawdziło strukturę danych, które są tam zawarte i dzięki połączeniu z wirtualnym asystentem nasz klient otrzymał informację, że ten plik jest zły, wymaga korekty do czytania prawidłowej wersji. Po wczytaniu dobrego pliku Sense ID kategoryzuje, czyta dane i układa je w odpowiednie kategorie. To jest istotne, ponieważ później pozwala nam na tym bardzo efektywnie pracować. Te dane są zaczytywane do IBM Case Managera, który pozwala nam to wszystko przetwarzać. I taki proces walidacji tych dokumentów jest możliwy oczywiście na każdym etapie. Tutaj pokazaliśmy na pierwszym dokumencie. Po zapisaniu formularz jest rejestrowany, nadany jest numer w sprawie. Oczywiście on jest zapisywany również w IBM Case Managerze, gdzie operatorzy są w stanie prześledzić sobie dane zgłoszenie, zobaczyć wszystkie dane, które zostały wprowadzone, przejrzeć załączniki i dokumenty, które użytkownik dołączył do tego formularza. Kolejnym ważnym elementem jest sprawdzenie statusu sprawy. Tutaj pozwalamy użytkownikom w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu, dzięki wykorzystaniu naszego asystenta, sprawdzić ten status. Nie jest wymagany kontakt telefoniczny z biurem. W całym procesie walidujemy takiego klienta, sprawdzając, prosząc go o podanie numeru NIP-u PESEL. W kolejnym etapie prosimy o podanie numeru sprawy. Po czym w czasie rzeczywistym sprawdzamy status, jaki sprawa ma na daną chwilę i taką informację przekazujemy naszemu klientowi. W kolejnym przykładzie, który chciałbym Państwu pokazać, pokażemy proces edycji, weryfikacji pewnych danych, które są już wpisane w systemie. Tutaj pokazujemy klienta, który już jest naszym klientem, ale potrzebuje wystawić wniosek o zmianę parametrów przyłącza. Fajnym elementem jest również to, że w tym procesie pomagamy w podobny sposób naszemu użytkownikowi, pokazując mu pewne opcje wyboru, prowadząc go przez ten cały etap. Też istotnym elementem jest to, że nie wymagamy logowania do systemów zewnętrznych. Poprzez podanie numeru klienta jesteśmy w stanie wysłać kod dostępowy za pomocą SMS-a. Użytkownik autoryzuje się tutaj i dzięki temu jesteśmy w stanie wyświetlić jego zgłoszenie, częściowo uzupełnić mu już ten formularz danymi, które posiadamy w systemie, tak aby mógł sprawnie przejść sobie przez to, sprawdzić poprawność poszczególnych pól, nanieść ewentualne zmiany lub w końcowej części zdefiniować te elementy, które są dla niego istotne. W tym demo nie pokazujemy już takiej pełnej walidacji dokumentów, ani też takiej współpracy z wirtualnym asystentem, którą mieliście Państwo okazję zaobserwować w poprzednim rozwiązaniu. Oczywiście w każdym z tych etapów również możemy te rozwiązania zaimplementować. One będą na pewno pomocne i usprawnią cały proces, mając na celu to, aby nasz klient mógł bardzo swobodnie się poruszać przez te formularze i mógł w sposób właściwy je wypełnić. Po tym, jak ten wniosek został już wypełniony i zarejestrowany w IBM Case Managerze,
Oczywiście udostępniamy również opcję sprawdzenia takiego statusu. Proces jest bardzo podobny. Nasz użytkownik poprzez podanie NIP-u lub PESEL-u, a w kolejnym etapie numeru sprawy, jest w stanie odpytać o status takiej sprawy bez konieczności oczywiście dodatkowego kontaktu z infolinią. Tak, i tutaj otrzymujemy informację, że wniosek został odrzucony. W takim przypadku konsultant jest w stanie sprawdzić w IBM Case Managerze, jaka wygląda sytuacja i skontaktować się z klientem w celu domknięcia procesu i przekazania tych informacji i uzupełnienia informacji, które są niezbędne, żeby ta sprawa mogła zobaczyć swój finał i żeby wniosek został prawidłowo zarejestrowany. Dobrze. Zostaje nam trzeci przykład. Trzeci przykład pokazuje nam troszkę inną drogę. Tutaj całość procesu oparta jest o plik PDF, który klient może pobrać ze strony. Będzie mógł go sobie pobrać na swój komputer, uzupełnić spokojnie każdy z pól, przejrzeć, odpisać oraz zapisać. Natomiast ważnym elementem będzie też to, że w całym tym procesie użytkownik zapomniał wypełnić jednego pola. To pole za chwilkę będziemy widzieć, to jest związane z taryfą. Całość formularza jest wypełniona prawidłowo, natomiast pole dotyczące taryfy nie zostało wypełnione. Teraz nasze rozwiązanie Sense ID pomoże nam w weryfikacji takiego dokumentu. W czasie rzeczywistym, w momencie, kiedy nasz klient, użytkownik będzie chciał taki plik wgrać, my go sprawdzimy i Sense ID jest w stanie po raz kolejny złapać konkretne dane, ułożyć je w kategorię oraz sprawdzić pola, które zostały niewypełnione i w trybie rzeczywistym poinformować o tym naszego klienta, który będzie mógł dokonać zmian albo poprzez edycję takiego pliku i ponowne wgranie, albo przez kontakt z infolinią i tam będzie mógł sobie zamknąć cały proces. Całość oczywiście procesu jest rejestrowana w IBM Case Managerze. Tam będzie dostęp dla naszych operatorów, którzy będą mogli sobie swobodnie przejrzeć te poszczególne wnioski i nad nimi dalej pracować. Kolejnym etapem jest oczywiście również sprawdzanie statusu. Dzięki naszemu wirtualnemu asystentowi jest to możliwe również w czasie rzeczywistym. Będziemy mogli to robić swobodnie, opytywać wiele razy. Autoryzacja, na tą chwilę pokazujemy autoryzację opartą o weryfikację NIP-u i numeru sprawy. Tutaj mamy wiele możliwości zaimplementowania różnych form takiej weryfikacji użytkownika w taki sposób, aby one były bezpieczne i mogły nam ten cały proces fajnie domykać. Dokładnie. Teraz widzimy te poszczególne sprawy w IBM Case Managerze. Widzimy załączony dokument, który przesłał nam klient. Operator jest w stanie się skontaktować z naszym klientem, ustalić wszystkie brakujące rzeczy, nanieść poprawki, przejrzeć poszczególne pola, sprawdzić wszystkie załączniki, ich poprawność. Oczywiście potwierdzić dane wnioskodawcy, uzupełnić braki, jeśli byłyby takie, tak aby ten proces mógł być zamknięty. I całość takiego rozwiązania domyka nam ponowne sprawdzenie statusu. Nasz klient jest w stanie wywołać go i dowiedzieć się, czy po kontakcie z konsultantem, po uzupełnieniu tych wszystkich rzeczy, ten wniosek został rozpatrzony na jego korzyść, czy jeszcze będzie wymagana jakaś dodatkowa praca, czy dodatkowy kontakt z konsultantem. To, co jest istotne, podsumowując te wszystkie rozwiązania, to to, że przede wszystkim pomagamy w nawigacji naszym klientom. Jesteśmy w stanie zaimportować dane ze źródeł zewnętrznych. Bardzo ważnym elementem jest właśnie taka realna reakcja i realne podpowiadanie pewnych rozwiązań. Szczególnie to jest istotne przy takich formularzach bardzo skomplikowanych. Im bardziej skomplikowany formularz, tym ta pomoc jest bardziej efektywna i usprawnia cały proces. No i tutaj zamykając to, walidację dokumentów,
która w czasie rzeczywistym pozwala nam ocenić ich poprawność i od razu poinformować o tym klienta, użytkownika, który jest w stanie nanieść poprawki i wybierać dokument prawidłowy. Dziękuję bardzo. To teraz na tym etapie. Tutaj, jeżeli pojawiają się jakieś pytania do tego, co zaprezentowaliśmy w kontekście właśnie takiej kognitywnego przetwarzania ze wsparciem interfejsów konwersacyjnych od strony naszego produktu ActionBot, no to jesteśmy gotowi i możemy otworzyć panel jakiś dyskusyjny. Tutaj jeszcze chciałbym taką dygresję podać, nie wiem, czy Państwo to wyłapali, ale przykładowe zastosowanie takiego wirtualnego asystenta w naszym wydaniu. Łatwo sobie wyobrazić, na ile on może jakby podnosić jakość kontaktu z klientem, jeżeli mieliśmy na przykład ten use case związany z firmami energetycznymi. Bardzo często spotyka się taki schemat, że żeby dogadać się z takim action botem, pada pytanie lub cokolwiek, proszę o podanie numeru klienta. No i teraz my jesteśmy uczestnikami czy użytkownikami w ogóle wielu takich systemów i naprawdę czasami ten spamiętać ten numer klienta, czy w ogóle dojść do informacji, gdzie ja go przechowuję, żeby móc podać, jakby czasami dyskwalifikuje taką komunikację, bo musiałbym poświęcić bardzo dużo czasu na poszukanie takiego numeru klienta. Ale takie interfejsy konwersacyjne i wsparcie takiego action bota, tak jak Państwo widzieli to, co Sebastian zaprezentował, podaje kilka wybranych jakby elementów, które z dużą dozą prawdopodobieństwa znam na co dzień, natomiast w jakiś sposób on stanowi też wsparcie na to, że jestem w stanie zautoryzować, chociażby właśnie przez takie OTP, czyli tam one time password za pośrednictwem SMS-a, że faktycznie potwierdzam, że ja to ja. I to wtedy znakomicie usprawnia jakby komunikację z organizacją, nawet jeżeli nie pamiętam jakichś tam parametrów, które były do tej komunikacji przewidziane. Więc to też taki aspekt, który tu był zaprezentowany, a jest dosyć dużym jakby usprawnieniem. Jeżeli są jakieś pytania, to można zadać je na czacie i z chęcią odpowiemy, a jeżeli by takich pytań nie było albo brakowało jakoś odwagi do zadania pytania, to zawsze można napisać do nas, czyli na adres, który tutaj widzimy na slajdzie, lub też na adres bezpośrednio marketingowy do nas, do Tuatary. My wtedy na pewno z Państwem się skontaktujemy i będziemy kontynuowali wtedy rozmowy już jakby w tle. O. Nie ma chyba pytań. Nie widzę, nic się nie pojawia. No dobrze, to wydaje mi się, że w ramach jakby naszego dzisiejszego tego webinaru o interfejsach konwersacyjnych w postaci Action Bota oraz rozwiązaniach kognitywnych, kognitywnej automatyzacji procesu, omówiliśmy chyba aspekty, którymi zajmujemy się w codziennej pracy. Zapraszamy do kontaktu, jeżeli Państwo są zainteresowani takimi rozwiązaniami lub w ogóle rozmową na temat możliwości wdrożenia takiego rozwiązania w Państwa organizacji, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. I w imieniu swoim oraz Sebastiana, Pawła chciałbym podziękować za uczestnictwo w dzisiejszym webinarze.